pewne rzeczy nie chcę robić tutaj na, na to tak odkrywamy karty, teraz pierwszy raz o tym mówię u Ciebie, tylko, że rozwijamy bardziej sprzedaż zagraniczną, bo tam to jest doceniane. I, i rzeczywiście ta sprzedaż zagraniczna, marka e, Duda Garaży jest znana, chciana e, za granicą. Tutaj też są produkty, cały czas można je kupić, natomiast nie chcemy ich aż w ten sposób rozwijać. Czy chodzi o te słynne boksy i tą dramę z Michem, z Miłośnikiem? Coś, co, coś tam wyszło takiego, prawda, e, z tą dramą, która... No, Michu coś nagrał, ja nie znam Micha, osobiście nigdy go nie spotkałem. Jest to biznes, gdzie należy, należy go zaliczyć do bardzo wygranych. Natomiast e, niestety, muszę to powiedzieć, no, nie na terenie kraju. Tutaj to się cały czas coś dzieje. Były jakieś różnego rodzaju dziwne afery. Komunikacyjnie wyszło to z twojej strony niefortunnie, ale jakości swojego produktu jesteś pewien? Oczywiście, oczywiście. I on jest cały czas sprzedawany w świecie i wszyscy są przeszczęśliwi. Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi. Zaliczany jest do grona najpopularniejszych postaci w naszym kraju, wywodzących się ze środowiska motoryzacyjnego. Grzegorz Duda od lat współtworzy programy w TVN Turbo. Jest nie tylko mechanikiem, ale także przedsiębiorcą. Obiecuję, że w dzisiejszym odcinku nie zabraknie trudnych pytań. Tytułem wstępu napomnę jeszcze, że mój kanał wspiera aplikacja Motorro. Pozwala ona jednym kliknięciem sprawdzić indywidualne ceny i dostępność części w ponad 30 hurtowniach jednocześnie. Została stworzona z myślą o właścicielach warsztatów i sklepów z częściami samochodowymi. Oferta Motorro skierowana jest do profesjonalistów. Każdy, kto prowadzi na przykład własny warsztat bądź sklep, może teraz bezpłatnie przetestować wersję demo aplikacji. Link do niej znajdziecie w opisie filmu. Konto demo pozwala poznać całą funkcjonalność i korzyści wynikające z korzystania z aplikacji. Natomiast ceny i dostępność w swoich oddziałów hurtowni zobaczyć będzie można dopiero po wykupieniu komercyjnej wersji aplikacji Motor. No i na koniec zachęcam Was do nakarmienia algorytmu i pozostawienia po sobie, a jakżeby inaczej, polubienia. Obiecuję, że gdy przekroczymy 2000 polubień, to wynagrodzę Wam to publikacją drugiej części rozmowy z Grzegorzem Dudą. Jak wyglądają Twoje inwestycje motoryzacyjne, bo troszeczkę aut od naszego poprzedniego spotkania dokupiłeś, a już wtedy, przed trzema laty wspominałeś o o fantastycznym zakupie dwóch takich sportowych Porsche, które w Twoim garażu stały i mówiłeś, że dobrze na nich wyszedłeś. Bardzo dobrze one są cały czas, rosną w cenę. To jest taka emerytura, mówiłem wtedy o tym. Natomiast no jeszcze są dwa, czyli <grym> cztery w sumie. Czyli w sumie cztery. Taka wersja G80 rok w mega stanie. Kupiłem taką fajną, e, far, fajną wersję e, z 3-litrowym motorem SC, także to jest mega. E, no i jeszcze jedną, 9,64. Kar Także to są takie dwa cukierki kolejne, które gdzieś tam też oczywiście zostały wyhaczone w jakichś takich fajnych, mega fajnych pieniądzach. Nie będziemy tutaj zdradzać, bo jak kiedyś będę chciał sprzedać, to powiedzą, że już zarobiłem 100 razy na tym, no ale, ale naprawdę mega się udało. To jest takie powiązanie pasji i chęci posiadania takiego auta, żeby się nim cieszyć. Czasem wiesz, skonsumować tą jazdę tym, tą motoryzacją, ale też inwestycja. I o tym trzeba pamiętać, że te samochody są lepsze od dzieł sztuki. Tak naprawdę, bo to rośnie, przynajmniej lata pokazują, x razy lepiej niż przeciętne dzieła sztuki. Jeszcze jedna rzecz mnie bardzo zastanawia: jak twój YouTube wygląda? Czy podobnie jak Patrykowi Mikiciukowi, Adamowi Kornackiemu, udało ci się też zbudować taką potężną drugą nogę biznesową w tym świecie medialnym? Wiesz co, myślę, że biznesową nie. Dlatego, że YouTube wymaga bardzo dużo poświęconego czasu. Zresztą dobrze o tym wiesz, to nie jest tak, że my sobie coś tam nagrywamy i mm, wszyscy myślą, że to tak o, ponagrywam sobie i będzie dobrze. To wymaga ogromnej ilości pracy, zaangażowania, e, ludzi, którzy ja nie umiem montować, czyli musiał, muszę mieć człowieka, który to nie montuje, przyjdzie, nagra i tak dalej. Staram się nagrywać. Staram się nagrywać, ale twoi widzowie na pewno zauważą, że u mnie jest bardzo często tak, jest godzina dwunasta w nocy, bo kocham taką porę, kiedy mam ciszę i sobie pracuję. Mówię, a fajnie by to było nagrać telefon. I nagrywam, mówię to w poziomie na YouTuba, i nagrywam sobie, wiesz, to telefonem. Oczywiście przyjeżdża często Adam z kamerą, nagrywamy coś i, i puszczamy. Natomiast Cały czas staram się, żeby tam wchodziły nowe treści, ale nie jest to jakiś taki e, dla mnie cel, żeby zrobić z tego kor biznesowy na razie. Chcę to robić, chcę się dzielić tym, co robię, bo mogę pokazać więcej rzeczy, które nie jesteśmy w stanie pokazać ze względu na czas antenowy w telewizji, nie jestem w stanie o tym opowiedzieć. Nie jestem w stanie pokazać, jak to zrobiłem w rzeczywistości, także to jest fajna rzecz i super, bo nawet y, mając tam, nie wiem, 80 tysięcy subów u mnie, czyli to jest taki malutki YouTubeowy kanał. Ale w konkretnej niszy, wiesz, bardzo kaloryczny. Kanał. To są nawet po 300 tysięcy wyświetlenia, także to mnie cieszy bardzo. Dokładnie. Czyli, czyli coś, się tam, coś, się tam, coś się tam dzieje. Ale przede wszystkim masz fantastyczne okno wystawowe dla swoich marek Pamiętam, że wtedy, gdy się spotkaliśmy po raz pierwszy w moim programie, to opowiadałeś o tym, jak rozrastać się będzie Twoja platforma Duda Garage. Mhm. jest to biznes, który należy zaliczyć do przegranych, do tych rozwojowych jest jeszcze? To, jest to biznes, gdzie należy, należy go zaliczyć do bardzo wygranych. Natomiast niestety, muszę to powiedzieć, no nie na terenie kraju. Tutaj to się cały czas coś dzieje. Były jakieś różnego rodzaju dziwne afery w sieci, które spowodowały to, że ja podjąłem decyzję, że pewne rzeczy nie chcę robić tutaj, na, na to tak odkrywamy karty, teraz pierwszy raz o tym mówię u Ciebie, tylko, że rozwijamy bardziej sprzedaż zagraniczną, bo tam to jest doceniane i, i rzeczywiście ta sprzedaż zagraniczna, marka Duda Garaży jest znana, chciana, E, za granicą. Tutaj też są produkty cały czas można je kupić, natomiast nie chcemy ich aż w ten sposób rozwijać. Czy chodzi o te słynne boksy i tą dramę z Michem z Miłośników coś, co, coś tam wyszło takiego, prawda? E, z tą dramą, która no, Michu coś nagrał. Ja nie znam Micha, osobiście nigdy go nie spotkałem. E, natomiast nagrał coś o boksach. E, ja też e, muszę powiedzieć, że nie znałem schematu działania YouTube'a. Tak, Że tutaj nie będziemy szli na odpowiedzi merytoryczne i wyjaśnienia pewnych rzeczy, bo to nie działa. To nie jest tak, że możemy się spotkać tak jak dzisiaj tutaj w cztery oczy i sobie przedstawić fakty. Zrobiłem głupią odpowiedź. Przyznaję się do tego, to, to są igrzyska. Zrobiłem głupią odpowiedź, która e, wydawało mi się, że wytłumaczenie pewnych rzeczy na ostro spowoduje to, że ktoś to przeanalizuje, że rzeczywiście Duda ma rację, to tak nie działa. Ale ten słynny film e, z parkingu podziemnego, gdzie tam stoisz i, i taki rozemocjonowany troszeczkę opowiadasz tak, o swojej perspektywie, tak. to był błąd? wydaje mi się, że tak, dlatego, że ja bardzo emocjonalnie podchodzę do swoich produktów, do swoich rzeczy, do tego, co tworzę, jestem pewny, że jeżeli to jest zrobione, to to nie jest żart, tylko, że to naprawdę działa, że to jest naprawdę bezpieczne, dobre i coś takiego. No wiesz, podnosi emocje. Nie jestem sprzedawcą na zasadzie, że kupiłem w Chinach jakieś rzeczy i dzisiaj będę sprzedawał, a jutro będę sprzedawał, jutro będę sprzedawał coś innego, nie? Tylko po prostu podchodzisz do tego emocjonalnie, bo to jest twojego kawałek życia i tak dalej, i tak dalej. Odchorowałeś trochę tę sytuację jakoś? Ha, czy odchorowałem? Wiesz to żałowałem, że to zrobiłem na pewno, tak, że, że to było takie uderzenie, bo się rzuciłem, jakby to powiedzieć, skikiem na drugą stronę, która miała duży miecz. Duda telewizyjnie znany, youtube był takim małym robaczkiem, który poszedł na walkę, no powiedzmy, z gigantem, tak? No i to był błąd na pewno, bo nie jesteś w stanie swoimi racjami cokolwiek zrobić, czy spotkać się nawet face to face i o pewnych rzeczach porozmawiać. Uważam, że to był błąd z mojej mhm. strony. Ale, A, ale czy, odchorowa... to... mhm. czy odchorowałem? Jestem człowiekiem raczej takim, który potrafi się przyznać do błędu, potrafi go zrozumieć w swojej głowie, nie przyznać się do błędu. A oficjalnie, żeby było ładnie, tylko zrozumieć błąd w swojej głowie. Nie błąd tego, że coś było złego, co ja robiłem, bo od samego początku to wszystko było czysto i klarownie przedstawiane i to naprawdę działa. I świat się zachwyca boksami. naprawdę. Kupują ludzie do dwóch, trzech samochodów i to idzie jak świeże bułeczki. Tylko w Europie. Natomiast, natomiast tutaj błędem moim było to, że w ogóle zabrałem głos w tym temacie, trzeba było się nie odzywać. Ale potem nagrałeś, jakby sprostowanie swojego stanowiska hmm. w taki bardziej, powiedzmy, sposób pokorny. Może to tak. nie wiem, czy to jest też właściwe słowo. Natomiast finalnie ten film też chyba zniknął z kanału po tych. Paru latach? Czy się Jest, 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 okay, jest, jest przepraszam, dostępny. w takim razie. Jest, jest, jest dostępny cały czas, on sobie. Ale to e, naprawdę tam dla lici. ciebie, człowieka z takim dorobkiem, no, było to takie prawdziwe przyznanie się do, do jakiegoś zgrzytu komunikacyjnego, kiedy stajesz przed kamerą mm. i, i, i przyznajesz się do tego, że może gdzieś tam zbyt mm. y, tak bezpośrednio. E, potraktowałeś swoje tak. Tak, no tak, tak. Szacunek, tak. że ci się wiesz. Ale wiesz, co tak trzeba chyba w życiu robić. No. Ja, ja e, wiem, jakie mam produkty, wiem, że te produkty są mega wszystkie, które wchodzą. Oczywiście błędy się zdarzają wszędzie, bo cały czas się nad czymś pracuje, tak? Natomiast e, robisz coś naprawdę dobrego. E, I później no, nie chciałem się tłumaczyć, nagrałem film później, jak to w rzeczywistości jest, bo tam było oczywiście afera się. Ukręciła pięknie o to, że ma dać 30% coś, jest do 30%. Tłumaczyłem, jeżeli przychodzisz do sklepu. Na wystawie pisze, że jest do 30% wyprzedaż. To wszystkie produkty mają 30%. Pokazywałem później, że jedno auto przyjmie tak, drugie tak, dwa te same I było modele. Było takie, które doszło do 30%, a nawet więcej? Więcej oczywiście. Mhm. Jest bardzo dużo. Ja nawet pokazałem taki samochód w filmie u siebie. Volvo bardzo ładnie przyjmuje, gdzie tam się to mnoży na 30%, parę procent, tak? Yes. Ale są auta, które dają 5%. I to, wiesz, Czyli nie jesteś w stanie tego zrobić. Można byłoby ten wątek w ten sposób podsumować, że komunikacyjnie wyszło to z Twojej strony niefortunnie, ale jakości swojego produktu jesteś pewien. Oczywiście, oczywiście. I on jest cały czas sprzedawany w świecie i wszyscy są przeszczęśliwi. Ta dystrybucja zagraniczna jest na jakim poziomie względem polskiej? To jest 90-10%? Tak. Coś w tym stylu? Tak. Mhm. To są Włochy, to są Niemcy, to jest Hiszpania, Ale to tam są Bałkany. Były trudni, bo tutaj jesteś marką samą w sobie, mm -hmm. ażby się prosiło o to, żeby mieć jakiś swój taki flagowy produkt, mm -hmm. który wiesz, cieszy Polaków i którzy widząc na stacji benzynowej te znaną z telewizji e, twarz. E, sięgają z większym zaufaniem, prawda, podany kosmetyk, czy może raczej nie kosmetyk, tylko podane po rozwiązanie technologiczne, bo wiem, że swoje tak, marki kosmetyczne, tak. powiedzmy, czy takie na no, wpół motoryzacyjne, wywodzące mm. się ze świata Automotive, e, masz. I teraz mm. sobie też o nich możemy, możemy porozmawiać. I sytuacja jest jeszcze taka, że pewnie dobrze by było, tam związku do tego, co pytałeś, żeby było coś takiego. Natomiast gdzieś ta walka na siłę jest gdzieś na końcu biznesu bo to jest biznes, tak, to my musimy to rozumieć, że wszyscy, że oczywiście ja daję dobry produkt, daję dobry pomysł, ale no gdzieś to się musi spinać, prawda, że to są koszty i każdy biznes musi zarabiać. Nikt za darmo do pracy nie chodzi, bo, bo tak to musi wyglądać, przy tym pracują ludzie, zespoły i tak dalej, i tak dalej. Czyli jeżeli ma się to spinać biznesowo, to trzeba to sprzedawać. Prawda, będąc pewne produktu. Jeżeli za granicą chce to i kupuje to drożej niż w Polsce było, no rynek każdy rynek ma swoją politykę cenową. No to trzeba to tam sprzedawać, prawda? Może tutaj kiedyś wrócimy. Cały czas one się tutaj w Polsce sprzedają, tak? Ta, ta to nie jest tak. Dystrybucji zagraniczna to jest pochodna twoich kontaktów z rajdów? Tak. Tak, to wszystko, wszystko kiełkuje, procentuje to, że lata się kręcimy po tej Europie, prawda, że budujemy te samochody wyczynowe za granicę, że sprzedajemy bardzo dużo swoich produktów do samochodów wyczynowych. E, czyli zbudowane skrzynie biegów, na przykład rozbudowanie elektroniki, zawieszenia, zwrotnice, półosie, które produkujemy, tak? Panie chodziło I, ci po głowie. I, 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 I to tam e, cały czas działa. Oni są e, bardzo przekonani do naszych produktów, chcą tych produktów i chcą też innych, które im testują, oczywiście, sprawdzają, które im dajemy i to jest fajne. Mhm. A nie chodziło ci po głowie, żeby e, śladem na przykład Adama Kornackiego czy Buddy e, zorganizować jakąś loterię na swoich mediach społecznościowych? Wiesz co, ja będę chciał zapytać o to widzów, bo cały czas gdzieś dostaję jakieś pytania, że jeżeli ja nie chcę sprzedawać tych moich samochodów z programu, to może dać szansę mm, większości ludziom, nie tylko tym, co mają zasobny portfel i chcieliby za te samochody bardzo dużo zapłacić, bo. E, Propozycja za lancera, to mogę powiedzieć otwarcie, była 400 tysięcy złotych. Przyjechał pan i przywiózł pieniądze. Jak ja powiedziałem mu przez telefon, że nie Tak. Ale z tego co pamiętam, to ty niektóre części nawet tam miałeś w swoim posiadaniu. W ogóle. No tak, ja mam dużo takich rzeczy. Budu budowało się tych aut mnóstwo, buduje się. Teraz na przykład na targi buduje sobie jeszcze dwa lancery, które wezmę ze sobą, chciałbym wziąć cztery. Chciałbym wziąć EWO 8 cywilną, taką stan perfekcyjnie fabryczny, EWO 9, która jest przerobiona ala szybciej, wściekli, ale inaczej niż w programie, samochód z programu, i EWO 10 cywilną, i na targi w Poznaniu, żeby postawić takie cztery różne światy EWO, mhm. żeby one były. Także tych aut jest troszeczkę różnych, które możemy pokazać. Natomiast wracając do loterii. Na pewno musiałbym się ciebie spytać, jak to wygląda w rzeczywistości. To jest fajne i widzów, czy oni chcą. Czy chcą na przykład, żebym powiedział e, dobra. Dam lansera na loterię i niech będzie mu dobrze. I na tym zarobić też, też trzeba, prawda, jakoś, żeby nie oddać tego za darmo, bo to, że ten samochód mi 70... ze swoich e, takich innych aktywności też zawodowych, żeby wejść we wszelkie meandry tego tematu biznesowego, jakim jest loteria, prawda, to też trzeba no tak, w ten ale, to, ale to trzeba też zrozumieć, bo to jest też nie taki łatwy temat, jak się no, wydaje, prawda? Że tak. Żeby to miało ręce i nogi. Natomiast. no mnie kiedyś ktoś proponował zorganizowanie loterii dokładnie w tym samym czasie, kiedy Buddha ruszał ze swoją. To mm -hmm. nawet chyba, chyba ta sama osoba, która koordynowała Kamila te tematy, ale finalnie wydawało mi się, że, że, że może to nie zostać zbyt fortunnie odebrane. No Ale... właśnie, ja się też tego obawiam, wiesz? Ale. Że to jest tak, tylko tak. Jeżeli miałbym sprzedać te samochody, nie? ja miałem propozycję od mojego przyjaciela, który chciał kupić jeden samochód ode mnie. Ja mówię, jeżeli ja dostanę od ciebie notarialnie dostęp do tego samochodu. Wiem, że ty mu krzywdy nie zrobisz, że będę mógł go zabrać na targi, mhm. na różnego rodzaju eventy, że będę mógł się nim czasem przejechać, to tak. Ale jeżeli ma ślad po nim zaginąć, to nie. Ja za Fiata Dużego kupę, dostałem propozycję z Włoch 125 tysięcy euro do muzeum. Nigdy za te pieniądze tego auta nie sprzedam. Yy, I powiedziałem nie, dlatego że stracę z nim kontakt i już go nie będę miał. Nie? A w muzeum byłoby bezpieczne z drugiej strony. No tak? tak, ale we Włoszech. No wiesz, daleko. No tak. Teraz bym go odwiedził. Bo tak, w drodze na narty. W drodze na narty. Także tak... to jest takie dziwne, to jest walka w mojej głowie, bo z jednej strony prowadzę biznes i wiem, że powinno się to tak robić, że samochód buduje za 70-80 tysięcy. Zaznaczam części to kosztują, prawda? Wiecie a robocze godziny? A robocze godziny, ilość nieprzespanych nocy, też nie robię tego tylko sam. Cały czas w tym uczestniczę, cały czas robię wszystkie rzeczy, zaczynam, a mój zespół musi to kończyć. Czyli oni też kosztują, tak? To się tak wszystko wydaje. I chcąc potraktować to, że w tym samym czasie mógłbym robić coś dla klienta, bo robimy i wziąłbym za to 400 tysięcy, tak? I zarobiłaby firma na tym powiedzmy 100 parę czy sto parę dziesiąt, no to tu robiąc to wyłączam tamto e, z obiegu, nie? <grym> Także to tak wygląda. I to są ciężkie dylematy. W głowie jest moj, w mojej bardzo duży problem ze względu na miłość do tych samochodów. One są tak bliskie mnie, że e, ja nie sądziłem, że... Zawsze kocham tą motoryzację, ale nie sądziłem, że to, co robię w programie e, i gramy w takim wielkim towarzystwie uczuć. Wśród widzów, bo te uczucia czuć, tak? Pozytywne emocje, negatywne emocje, ale je czuć i to tworzy tak potężną moją więź z tymi autami. Że, że bardzo trudno mi się z nimi rozstać. Potrafię sobie wyobrazić, e, jaką więź czujesz z tymi autami. Pewnie zbliżoną do tej, którą ja odczuwam względem naszego mobilnego studia tak. nagraniowego. prawda? Mowa oczywiście o złotym maluchu, tak. więc no faktycznie to są emocje nie do opisania, jeśli chodzi o też przywiązanie do tego typu. To no też przyszedłby ktoś i powiedział, Ci dajcie pół miliona za niego sprzedałbym. No, miałem jakąś taką propozycję na prima Aprilis, gdzie e, wrzuciłem informację, że wymieniam e, malucha na złotego. Poloneza. Miałem akurat zdjęcie z tym olimpijczykiem, powiedzmy, tak. tak. I, I wiesz, o czym mówię, prawda? Tak? Te z kadry wujcika. Tak. I następnie dostawałem sporo zapytań takich luźnych na temat e, e, kupienia tego auta ode mnie. Niektóre były wręcz takie rozczeniowe, pod tytułem 20 tysięcy i, i przyjeżdżam po auto. Halo, halo, jest halo. pan tam? Ja mówiłem najpierw przelew, potem głośnowa, później rozmowa, później wiesz. I, I tak sobie śmiałem, a ktoś to po prostu brał na całkiem na serio, nie? Że, że, że mówisz najpierw ogląda, a potem przelew, że to tak nie, nie będzie. Nie? Ale też pamiętam, że była taka sytuacja, że się zgłosiła do mnie osoba, reprezentująca jakąś firmę i proponowała tam kwotę w okolicach 100 tysięcy złotych. Natomiast ja do takich propozycji to podchodzę z dystansem, bo dopóki tych pieniędzy się nie ma, no to potem każdy może sobie taką propozycję zło złożyć i potem mówić gdzieś przy tak. rodzinnym stole, że ja tutaj negocjuję Negocjuj, zakup. Nie? Tak. Także, także na spokojnie. Złoty maluk będzie mówił. Oczywiście, zobaczymy. Może odpisał e, i, i sięga ktoś na Facebooka, ale jeszcze nad jedną rzeczą myślę, e, bo w telewizji e, widzę, że. Bardzo dobrze sobie radzisz, że takie pary prowadzących jak teraz z Przemkiem Szafrańskim dobrze się e, uzupełniacie w, w, w tym swoim programie. Z Adamem Klinkiem też w zasadzie ja jakichś większych sesji na ekranie nie zauważałem. E, no, natomiast e, widzowie też e, dopytują, jaka jest prawda telewizji. Czy wy tam wszyscy w tym TVN Turbo się nienawidzicie? No, wiesz co, ja mam ze wszystkim bardzo dobry przelot. Jakoś staram się nie być konfliktowym człowiekiem. Oczywiście nam się jakieś takie ludzkie spinki zdarzają zawsze. nie? To nie ma tak, że my żyjemy jak cudowna rodzina, która nie ma problemów. No, nawet w rodzinach są kłótnie, są tam jakieś. Wkładamy sobie może nie w oko palec, ale między żebra czasem tak. Ale ja bardzo szanuję sobie wszystkich moich kumpli i to mówię szczerze i chyba dobrze mi się z nimi żyje, może dlatego, że bardzo rzadko się widujemy, ja zawsze jestem na południu w Tarnowie, do tej Warszawy przyjeżdżam, Często, ale to jest tak, że przyjeżdżam, nagrywam, jadę do firmy tutaj, załatwiam rzeczy i wracam, bo powiem Ci, że ja mam dalej. Ja zawsze miałem coś takiego, że jak mam godzinę, nie wiem, mówię, będę na drugą w domu, to wolę jechać naprawdę do domu. Mógłbym zostać w hotelu, ale wolę jechać do domu, swoje łóżko przytulić się do kochanej żoneczki i rano wstajesz i czujesz się, że jesteś u siebie, może śpisz trzy godziny, nie? I to jest chyba najpiękniejsze uczucie, bo gdzieś w tym ferworze. Całego bałaganu naszego. Gdzieś ta rodzina jest chyba najważniejsza i ten spokój domowy, gdzieś ten dom, do którego wracasz, mój dom. Tak? No wiele osób nie ma gdzie wrócić, a to jest chyba Twój największy sukces, że Ty po prostu masz z tego, co mówisz, a też pamiętam Twoją małżonkę, bardzo taką poukładaną sytuację rodzinną, która jest dla Ciebie absolutnym też biznesowym fundamentem, nie? taką przewagą na rynku. Wiesz, co to jest to, że. Ktoś musi w tym, Ja jestem takim troszeczkę odjechanym człowiekiem świrem, tak? jeżeli chodzi o pewne pomysły, czyli lubię chodzić przy moich pomysłach samochodowych dwa metry nad ziemią. Moja kochana żona bierze, tak ściąga mnie do pół metra nad ziemię, żeby nie było za nisko, żeby mnie nie dotknął, ale żebym dalej sobie w tych swoich marzeniach mnie wspiera i w tym swojej wizji. Pływał, ale nie za wysoko, czyli żeby to nie był już odlot, bo odlecę, wiesz, i już będzie koniec. I to jest jednak prawda, że gdzieś to musi być wszystko tak poukładane, żeby, żeby ktoś jednak czuwał, żebyś wiedział, że masz dom. No, że do tego domu e, zawsze wracasz i zawsze jest dobrze nie? dlatego chce się wracać, gonisz żeby dotrzeć e, i to jest fajne i rzeczywiście to jest podstawa tego żeby układać sobie te rzeczy biznesowe e, te rzeczy, które są związane z pasją po kolei i żeby mieć dom, do którego wracasz i tam masz spokój i azyl też, bo też mamy czasem dość też mamy czasem dość tego całego zamieszania, które tworzy się przy projektach, które tworzy się przy telewizji. Bo no Twoja żona też jest przecież wziętą ortodontką, jeśli dobrze pamiętam, no tak. prawda? Więc też jest pochłonięta obowiązkami licznymi. Jest, ale ona to wszystko genialnie wiąże, wiesz? Bo to było tak zawsze, że ja, praca, pasja, motorsport, budowa samochodów, firma. I tak dalej, A żona firma, i jeszcze ogarniała rodzinę przy okazji, i tak dalej, i tak dalej, i wszystko było przecudownie. Dzieciaki moje nie są, no muszę powiedzieć, przeze mnie tak fundamentalnie wychowane, bo taty wiesz nie było, tylko przez moją żonę. I, i, I są cudownymi dziećmi, które do dzisiaj wiesz, rzadko się zdarza, żeby dzieciaki chciały z rodzicami, Karol ma 19 lat, czyte się skończył, e, żeby Nina 15, żeby chciały jeszcze tak z rodzicami Nina Okej, okay. no, ale Karol, mając dziewczynę narzeczoną, żeby z rodzicami jechać, a, a jednak to się udaje nam, nie? czyli gdzieś tam na święta. Bo nie byłem na urlopie przez cały sezon zeszły. Na święta mówię, musimy wyjechać razem. Wyjechaliśmy do Hiszpanii, do Andaluzji, i dzieci pojechały z nami. Oczywiście wróciły sobie na Sylwestra samolotem wcześniej od starych, nie? Ale, ale, ale były z nami i lubią z nami czas spędzać, a my z nimi to jest fajne, że ta rodzina jest dalej w jednym kawałku, jest w kupie i, i że to wszystko tak fajnie działa, że się szanujemy się spinę są, nie myślcie, że u mnie wiesz, jest tak gładko, kolorowo i bez kłótni, no. I to bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo zauważyłem, że ile razy któryś z moich gości wspomina o tym, jak jest wspierany przez swoją partnerkę no bo nikt nie siedzi i mówi, to, że nie jest to. niespierany, tylko jak już mówić, to dobrze, publicznie. No i wtedy w komentarzach bardzo często pojawiają się panowie, którzy no Niestety, muszę to powiedzieć, narzekają na swoje relacje, na swoje partnerki. Więc teraz mam taki gorący apel: postarajcie się napisać też coś dobrego, dobrego. i dostrzeżcie coś, czego może na co dzień nie widzicie. Myślę, że rutyna potrafi zabić, potrafi zmienić perspektywę, ale też warto mieć tego świadomość, bo wtedy myślę, że łatwiej też docenić tę drugą osobę, bo po prostu wszyscy jesteśmy ludźmi. Trzeba te, o te związki też dbać po prostu. Tak, trzeba dbać o, o, o związki, słuchajcie um. Mnie też nie mówię, że jest kolorowo, tak? Musi mieć spiny, to co mówię, są, ale musimy się na końcu szanować, dogadać i żeby to wszystko działało. A przede wszystkim trzeba się kochać i lubić, bo to jest ważne, bo niektórzy mówią kocham, kocham. Kochać i lubić, lubić przebywać, lubić przyjaźnić, e, przyjaźnić się, tak, żeby to, to, to było w ten sposób i to jest chyba najważniejsze. A to się da zrobić, bo jesteśmy ludźmi i związki rozlatują się przez to, że nie umiemy ze sobą w pewnym momencie rozmawiać. Mhm. Nie? Tak mi się wydaje. No pewnie tak jest. Natomiast wspominałeś o tym, że często z tej Warszawy wracasz w środku nocy, żeby dotrzeć do swojej rodziny i, i z nią spędzić każdą wolną chwilę. Ehm, no i pytanie. E, po co ci tak naprawdę ta Warszawa jest? W sytuacji, w której już umówiliśmy się, że świetnie ulokowały środki w Porsche. Jesteś cały czas wziętym mechanikiem. Masz mnóstwo różnego typu aktywności też biznesowych. Niezależność finansową. Ty już nic gościu nie musisz tak naprawdę i wiesz o tym po prostu. Słuchaj, ale to jest taka mm, adrenalina. Tak? Adrenalina, no. Życie ma sens jak się coś dzieje. To jest, motorsport to spowodował, że dążysz do sukcesu, tak? Nie za wszelką cenę, ale układasz sobie coś i jak coś robisz, to chcesz mieć sukces. To jest takie fajne uczucie na końcu, jak coś wychodzi, wiesz, że stworzyłem i wyszło, tak? To jest mega. I chyba dlatego, no, nie mógłbym siedzieć, powiem Ci, w domu, kończyć pracy, nie wiem, o 16, 17 i nic nie robić. Nie umiałbym. Ja jak mam wolny weekend, to żona zawsze się śmieje i dzieciaki, że zaczynam szukać. Rzadko mam na szczęście wolny weekend. I tak, zamki Sprawdzamy, dokręcamy klamki, Perfekcjonista. Tu robimy te no może nie, ale tak wiesz, z nudów już, już nie szalej mówię, że perfekcjonista. Jestem perfekcjonistą, i, i tutaj może to zabrzmi, skromnie budując auta. Uwielbiam to robić, każdy detal przemyśleć do przodu. Natomiast tutaj, no już kurczę, nie wiem, co ze sobą zrobić. Mówiłem wyzwanie. Ale też zastanawiam ten, no. się, jeśli chodzi o te Twoje e, e, rywalizacje telewizyjne. E, jak miałeś program na przykład z klinkiem albo z szafrańskim to też był taki gęś sportowca w tym wszystkim też chciałeś być lepszy Tak tak to jest tylko wiesz co w sporcie jest bardzo fajna rzecz uh -huh. że w sporcie który ja uprawiam ja buduję sobie samochód z moim zespołem, oczywiście, któremu dziękuję zawsze na każdym kroku, bo to sukces mamy wspólnie. To nie jest tak, że ja tylko siedzę na świeczniku, tutaj jestem wkładką, tak jak ty teraz, między fotelem a kierownicą. Muszę wykonać dobrze swoją robotę, natomiast oni poza to, tym, co widzimy, walczą cały czas ze mną, bo jak nie będą mieli ochoty walki, to ja nic nie zrobię sam. Także dzięki całemu mojemu zespołowi, pozdrawiam Was serdecznie, jesteście cudownymi ludźmi. Natomiast tam decydujemy my. Czyli przygotowujemy samochód, staję na starcie, jestem psychicznie w dany dzień lepszy e, e, lub e, słabszy, mocniejszy lub słabszy i wiem, że ja decyduję, jak wykonam swoją pracę. Czyli wszystko zadziałało w aucie i teraz jest wszystko w moich rękach i teraz jak wykonam swoją pracę perfekcyjnie, to jest sukces. Jak nie, no to jest kicha, to przegrywam. Tutaj robię wszystko, żeby wykonać swoją pracę perfekcyjnie, żeby to było zgodnie z moją jakąś wizją, no a na końcu głosują widzowie. I widzowie widzą część tych rzeczy w telewizji i też trzeba sobie sprawę, że jednym się mogą że podobać mój pomysł, innym nie i wcale nie musisz wygrać. I to jest, wiesz, takie, które wypacza trochę rywalizację sportową tutaj, nie? Że gdzieś jest na końcu niezależnie co zrobiłeś, E, wynik taki lub taki. A czy ty masz wpływ na montaż telewizyjny? Nie, nie mam wpływu na montaż. Nie telewizyjny. ma takiej sytuacji, że coś ci się wymsknęło w czasie nagrań i stwierdzasz, że panowie tego nie puszczamy. A wiesz ktoś co, się wyłamie? Wiesz co, my... Staram się przypomnieć taką sytuację, bo nieraz jest taka sytuacja, że mówisz, kurczę, to y, pomyliłem się kurczę, nie tak. Albo i być. ostrzej, nie? No tak, no ale tutaj nie będziemy u ciebie na takim poważnym, eleganckim kanale mówić, tak się mówi w warsztacie. I no. <grych> y, 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 rzeczywiście jest tak czasem. I też nie będziemy tutaj. U Ciebie jestem fajnie na luzie się czuję, y, jesteś super człowiekiem. Gdzieś tam jakiś flow poczuliśmy do siebie za pierwszym razem i, i też jest możliwość. Y, opowiedzenia takich luźnie luźno rzeczy prawdziwych, oczywiście że czasem się coś wycina, tak, tak. No I, tego... i się mówi, i się mówi, kurczę, coś tam e, powiedziałem źle. Uh -huh. To też kręci mnie raz 10 godzin i mówię, nie chciałbym, żeby to poszło. Ale ty dostajesz budżet na zrealizowanie odcinka? Masz wtedy w swojej gestii pozyskanie też realizatora obrazu, nie. dźwięku? Nie, nie, nie. nie, nie. I wiesz co, nie znam się na tym. I to jest tak, że jest producent, jest Piotrek Stembrowicz z którym pracuję od samego początku. To jest tam taki stały w uczuciach. Jest Maro Dźwiękowiec, jest Kuba, z którym pracuję, który mnie ściągnął do telewizji od samego początku, plus dochodzący ludzie, którzy pojawiają się ze względu na ilość potrzebnych ludzi. I teraz tak, to jest ten trzon, z którym pracujemy i... To jest producent Piotrek. Piotrek produkuje, Piotrek to składa, Piotrek to robi, Piotrek to wydaje do telewizji, Piotr też produkuje przemka. Czyli on już ma ten obraz, który, który jest i go buduje. Też trzeba sobie zdawać sprawę, że jest to telewizja, gdzie to musi w jakiś sposób tam być poukładane czasowo i musi wyglądać i tak dalej. Natomiast ja robię swoją robotę. Piotr z ekipą przyjeżdżają do mnie. I pytają, co dzisiaj robimy? Ja mówię, to, 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 tak i, tak i tak, i tak, No i staramy się to robić. U mnie jest o tyle problem, że ja nie jestem w Warszawie jak Przemek czy Adam, czyli e, tam można podjechać, coś zrobić, tak, a u mnie wiem, że będą poniedziałek, wtorek i ja muszę przygotować mnóstwo rzeczy, e, gdzie często robię tak, że na przykład buduję coś, siedzę sobota, niedzielę, bo wiem, że w poniedziałek przyjeżdżają sobie spokojnie, buduję coś i później to szybko rano rozbieramy żeby móc pokazać pewien etap, bo ja nie mogę czekać później pięciu dni, żeby ktoś przyjechał. Dlatego też w telewizji... Zaraz ktoś powie, że ustawiane. Tak, że... No, ale we, w telewizji i tak wszystkich etapów nie jesteśmy w stanie pokazać. Czyli ja muszę pokazać widzom to, co po prostu jest ważne w danym projekcie, wybierać te najważniejsze rzeczy, które są, czyli pokazać ten etap, który zrobiłem i dlaczego zrobiłem w ten sposób, to a nie inaczej. Jeżeli oni by byli u mnie cały tydzień, to by nie było problemów, bo byśmy sobie zrobili, ta praca musi zostać wykonana. Zrobilibyśmy sobie na przykład 2-2 godziny nagrań w poniedziałek. Ja bym sobie dorobił te rzeczy, które mam dorobić, żeby można było znowu nagrywać, bo kamera nie może chodzić 24 godziny na dobę. I znowu byśmy nagrali. Ja tak to muszę gonić z pracą, później się cofnąć dwa kroki, pokazać widzom co robię i dalej gonić z pracą. Myślę, że przy twoim sposobie bycia, takie goszczenie w okolicach Tarnowa w Ryglicach całej ekipy produkcyjnej to jest duże wyzwanie logistyczne i czasowe, bo przecież ty lubisz anegdoty, wchodzić w różne wątki tak, poboczne, tak, każdy już tak, tutaj ale chce. to Cały czas, ale to słuchaj teraz jechać. Ja pamiętam, zdjęcia, że pro... nagrywaliśmy, muszę tutaj powiedzieć, pro... nagrywaliśmy e, odcinki, byłem u ciebie kilkanaście godzin, <grym> chyba to był jeden z dłuższych <grym> nagrań. A w sumie takich e, nagrań realnych mieliśmy w okolicach dwóch powiedzmy, no tak. 2,5 powiedzmy. Tak. No ale to jest właśnie fajne, tak, że, że można wiesz, jakiś To da, był ostatni wywiad, który wspom... nagrałem w Białym Maluchu, bo następnego dnia chyba, czy dzień później jechałem dwa dni później do, do, do Wrocławia na oklejanie, tak. To, ale teraz jest 7 złote, Tak jest. Ale słuchaj, to co powiedziałeś, że lubię wątki, producent teraz nie jechał na zdjęcia do Zakopanego, gdzie mieliśmy Perypetie ze śniegiem mieliśmy się spotkać po zdjęciach. Miałem być u ciebie 14-16, wróciłem na 23. do domu. Już żeśmy ostatni odcinek w nocy grali. I producent dzwoni do mnie przed zdjęciami i mówi: Słuchaj, taka prośba do ciebie, bo wiemy jak jest. To weź tam staraj się skupić, żeby nie gadać o swoich wątkach tak żeby to nagrać. <grych> Także coś w tym jest, że jestem jakimś takim człowiekiem gadłom. Dziękuję za waszą uwagę i jednocześnie przypominam o zostawieniu polubienia, które zwiększy zasięg filmu. W dzisiejszych czasach dla YouTube'a najistotniejsze są interakcje, które twórca ma ze swoimi widzami. Obiecuję, że po przekroczeniu 2000 polubień w ciągu kilku dni opublikuję drugą część rozmowy z Grzegorzem Dudą. Przypominam wam także, że realizacja odcinków na terenie całej Polski jest możliwa dzięki wsparciu partnerów. Jednym z nich jest aplikacja Motorro, która swoją ofertę kieruje do właścicieli warsztatów i sklepów z częściami samochodowymi. Jej działanie oparte jest na porównaniu cen produktów z ponad 30 hurtowni jednocześnie. Tylko teraz każdy profesjonalista za darmo może przetestować działanie aplikacji w wersji demo. Link znajdziecie w opisie. Do zobaczenia na drodze. Halo, halo, a czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18. .00. Czytał Tomasz Knapi.